Naszym gościem Marcel Gromadowski, atakujący KFC Wardy Wrocław, który po 16 latach powrócił do Wrocławia, taki powrót Odyseusza. Dzień dobry wszystkim, witam, Gromadowski Marcel. Faktycznie, 16 lat, długie 16 lat poza Wrocławiem. Ciekawe 16 lat w miejscach i dalszych, i bliższych. Za granicą też troszkę czasu spędziłem, także było fajnie. Na ten moment jestem tutaj, tu gdzie jest mi dobrze, gdzie jest blisko do wszystkich i robię dalej swoje, czyli gram w siatkówkę. Ale trochę tej Europy zwiedziłeś przez te kilkanaście lat, ale tak patrząc na tę karierę klubową, to tak bardziej wybierałeś sobie ciepłe miejsca. Włochy, Grecja. No, to troszkę to zależy od jakby też pracy agenta, tego co się na rynku pojawia i takiej dyspozycji jakby samego zawodnika i gdzie go tam chcą. Także różnie się trafiało, faktycznie Francja, Włochy też bardzo mi służyły, dobrze się tam czułem i mam bardzo fajne wspomnienia z tych krajów. Jasne, ale w tym sezonie powrót do Wrocławia i do swoich. Jasne, jak się czujesz teraz po tylu latach wrócić do Wrocławia? No przede wszystkim taki spokój, że jest się na miejscu, można to jest skupić się w pełni na robocie we własnym mieście i po prostu też reprezentować gwardię, z której po części trzeba przyznać też wywodzę się tutaj, jakby moje początki kariery były. No i po prostu praca dalej przy siatkówce w tym roku w Gwardii Wrocław i robię swoje. No właśnie, początki kariery, która można powiedzieć, że troszeczkę przez przypadek wyniknęła. Całkowity przypadek, zmiana szkoły podstawowej w obrębie miasta Wrocławia, w nowej podstawówce. Dyrektor i jednocześnie trener siatkówki, pan Andrzej Zbigała, którego serdecznie z tego miejsca, jak tu siedzę, pozdrawiam, wyłapał wyższy, może się do czegoś nada, sprawdzimy. Klasa sportowa 5E, bodajże zostałem od razu przypisany. I tak pokrótce mówiąc, wszystko się rozpoczęło. I wszystko poszło od razu jak lawina, ale teraz jest ten sezon we Wrocławiu i jak to oceniasz z perspektywy czasu teraz, na ten moment, jak to wygląda, jak ten sezon przecenił? To znaczy muszę tak podkreślić, to jest całkowicie już inny klub. Nazwa Gwardia została, natomiast tyle przez te lata się pozmieniało, że tak naprawdę teraz przystąpiłem do nowego projektu. No, trzeba powiedzieć, że to jest klub od zero utworzony, nawet już hala się zmieniła, więc na ten moment wiele rzeczy jakby nas nie łączy z tamtą gwardią, no właśnie oprócz nazwy, także w czymś nowym tutaj mam zaszczyt uczestniczyć. Jasne, KFC Gwardia Wrocław, nowy projekt i nowe nadzieje. Przed sezonem mówiło się, że ten awans do playoffów jest takim głównym założeniem i to założenie zostanie spełnione. Bardzo blisko tego jest. Te matematyczne, jakieś tam najgorsze wyliczenia gdzieś tam pozwalają obawiać się, że coś może nie być, ale to mówię, to jest jakiś ten najgorszy, skrajny wypadek jeszcze. My wszystko musimy przegrać, czego postaramy się nie zrobić. Natomiast raczej tak można przyjąć to co powiedziałeś, playoff w zasadzie jest pewny. A które miejsce finalnie? Nie chcemy 8, 7, być może da radę wyżej. To nam tylko pomoże, żeby ewentualnie tą czwórkę już walczyć. Jasne, czyli plan, jeżeli już się uda awansować do playoffów, to jest wywalczyć jak najwyższe miejsce? No tak, to myślę, że zresztą nie myślę, widzę w tej lidze, każdy ma chęć na jak najwyższe miejsce. Nikt nie sprzedaje za darmo skóry. Jasne, widać po tym sezonie pierwszej ligi, że jest trochę inaczej niż w zeszłym roku, te siły inaczej się rozkładają, tak naprawdę ścisk spory w tabeli, Stalnysa trochę odjechała. Tak, tak. I to jest, to dodaje takiej dramaturgii, to jest ciekawe, prawda, że można raz z kimś wygrać, przegrać i zmienna jest w tym roku. Podobnie jak w plus lidze, tak patrzę się, taki nie że system, no, ale po prostu taki układ utworzył, że no ciasno jest. Przez długi okres sezonu jest naprawdę ciasno. Jedna wygrana za 3 punkty winduje cię o 3-4 miejsca w górę, ale jedna przegrana za 0, o te 3-4 spadasz i robi się chwilowo po jednej kolejce nieciekawie. Także trzeba się mieć na baczności w każdym meczu. Kilka takich wpadek mieliśmy, gdzie właśnie nie pilnowaliśmy się za bardzo i się zrobiło no, troszkę mniej wesoło, no ale teraz powiedzmy, jak już tam wspomniałem, blisko tego playoffu jesteśmy, także raczej jest pozytywnie tutaj oceniana moja, że tak powiem, czy moja ocena tego, co do tej pory robiliśmy. Jasne, w tym sezonie rozgrywacie mecze w hali Orbita, ale trenujecie? LO5, ulica Kuronia 14, nasza tymczasowa siedziba. Dziękujemy tutaj właśnie szkole, że w taki układ z nami weszła. Nie jest łatwo mieć swoją halę jakby na wyłączność, także na ten moment trenujemy tam i tam wszystko wypracowujemy. Jasne, ale nie utrudnia Wam to troszeczkę tego grania na Orbicie, że nie macie jednak kontaktu z tą halą na co dzień? No faktycznie na początku trzeba jasno powiedzieć, czuliśmy się jakbyśmy grali. No nie, że na wyjeździe, ale no, trening przed meczem czasami był, czasami go nie było, także często było tak, że tylko rozruch poranny i dopiero granie na samym Orbicie, także jest to trochę kłopotliwe.
szatni swojej, powiedzmy, na przykład nie mamy, więc trzeba też cały czas tam jakiś sprzęt wozić. Ale mówię, to są takie duperele, być może utrudniają taki codzienny żywot zawodnika, natomiast co do meritum, czyli że jest sala ogrzewana z dobrym oświetleniem i komplet piłek, to wszystko mamy, pracować możemy, można by tam się rozwodzić na jakimiś mniejszymi rzeczami, ale na ten moment faktycznie jest Elo 5 i tam pracujemy. Czy ty zauważasz taką tendencję, że ten Wrocław jest, czy Wrocław jest głodny tej męskiej siatkówki? Myślę, że tak, tylko tutaj dużo pracy takiej organicznej, żeby przywrócić właśnie takie nie tyle, że zaufanie kibica, ale taką pewność, że to będzie właśnie granie na najwyższym poziomie, że jest szansa właśnie na te sportowe progresy co sezon, także staramy się od tego sezonu w końcu budować to takie poczucie, że tutaj coraz lepiej z siatkówką się będzie działo i myślę, że każdy kolejny sezon przywróci tą wiarę i tą nadzieję, że plus liga szybko zagości i te mecze będą już w takiej pełnej okazałości na najwyższym poziomie. Ale realne szanse na to, że plus liga zagości już w przyszłym sezonie są? Nie chcę tutaj się jakby wypowiadać, to są takie, to musiałyby być bardzo ostrożne deklaracje, wolę raczej sportowo się na boisku wykazywać, a plus liga być może sama wtedy przyjdzie. Właśnie, wykazywać, mówisz, że lubisz się wykazywać na boisku sportowo, no i ta forma jest. Ta forma jest i to widać, jesteś takim liderem zespołu, gdzieś tam w tym ataku na tobie ciąży spora odpowiedzialność. Powiedz, czy czujesz jakąś taką presję? Nie, presji właściwie żadnej, po prostu sam na sobie ewentualnie po prostu staram, nie że wyprzeć, ale pewne rzeczy pozakładać przed meczem, czy jakąś tam częścią sezonu, że będę tak i a nie inaczej się prezentował. Natomiast mówię to tak z tą formą, może właśnie w przekroju całego sezonu bym troszkę stonował, były jakieś tam drobne wahnięcia, też wiem w których momentach wszystko sobie mogę przeanalizować, trzeba po prostu co tydzień przykładać się, żeby pewnych rzeczy nie popełniać, pewnych błędów gdzieś tam nie powielać. Tutaj z trenerem zawsze analizujemy, co można poprawić jeszcze i to się tyczy każdego zawodnika, każdy z tygodnia na tydzień pod każdy mecz indywidualnie, znaczy oczywiście trenujemy zespołowo, ale każdy ma tam pewne swoje sprawy, które musi na danym mikrocyklu przed sobotą dopieścić, więc wszyscy pracują, naprawdę ciężko trenujemy i będą tego efekty. Jasne, zwiedziłeś troszeczkę europejskich klubów, miast, różne ligi i powiedz, jak ty byś ocenił poziom polskiej siatkówki w porównaniu do tego, co jest w Europie? Oj, takie ciężkie pytanie, bo ciężko bezpośrednio te ligi też jakby porównywać jeden do jednego. Gra zawsze w jakichś tam europejskich rozgrywkach śmietanka, natomiast taka zwykła, bym to nazwał, szarzyzna ligowa, którą tam trzeba odegrać co tydzień, prawda, żeby gdzieś do tych playoffów się tam zbliżać, to ciężkie do porównania. No, mi się wydaje, że mimo wszystko przoduje dalej liga rosyjska i włoska, jeżeli mówimy o tych najwyższych klasach rozgrywkowych. No i tutaj takie drugie, na trzecie łamane właśnie polska i włoska siatkówka, to jeżeli bym mówił o tych najwyższych rozgrywkowych klasach, no a cała reszta to takie raczej średniaki europejskie. Turcja kusi wielkimi pieniędzmi, no ale ten poziom jakby ich w rozgrywkach klubowych praktycznie no nie istnieją, prawda? Nawet z tymi wielkimi pieniędzmi, gwiazdami w tych zespołach nigdy tak naprawdę poważnie nie doszli. Japonia, Korea to wiadomo, inny kontynent, tam też są dobrzy gracze za naprawdę dobre pieniądze, ale wiadomo, tu w Europie się to nie liczy. I tyle, żeby poważnie grać, zostają trzy kraje, Polska, Rosja i Włochy na ten moment. Jasne, dużo trenujesz, dużo czasu spędzasz na sali i na pewno to sporo, tak jak mówisz, też jedziesz teraz po dzieci, więc na pewno też życie rodzinne sporo czasu zabiera. Masz czas, żeby w ogóle oglądać siatkówkę? Czy to jeszcze interesuje Cię na tym etapie? Czy... Interesować interesuje, ale jak już tutaj nakreśliłeś całość mojego czasu wolnego, to właściwie go nie ma. Rodzina, sport, jeszcze jakieś sprawy takie poza, że tak powiem, tymi dwiema rzeczami, ale też istotne i tak naprawdę wolny czas to tak ostatnio na deficycie. Czyli życie sportowca nie jest takie kolorowe? Nie, jest kolorowe, tylko trzeba sobie dobrze właśnie tutaj pewne rzeczy poorganizować, da się odpocząć, zregenerować na kolejny trening, to wszystko jakby mi się udaje robić, ale takiego czystego, wolnego czasu, że ja mogę sobie gdzieś tam na pół dnia po pracy od 16-15 kończy mi się praca, ja mogę sobie pół dnia zaplanować na przykład jakiegoś tam widzi mi się, że chcę iść tam czy tam. Nie, tego nie ma. To w takim kieracie właściwie od długiego czasu. Chyba dopiero jak skończę grać, to się tak będę mógł po swojemu porobić. Poukładać sobie to wszystko. Tak. Sporo czasu do samej siatkówki, ale tak patrząc na Ciebie też, chyba na siłowni też sporo czasu spędzasz.
wszyscy spędzamy. Po niektórych to bardziej widać, po niektórych mniej, natomiast no, wykonuję te rzeczy, które tam ustalone są z trenerem, także a że tak to się prezentuje, to... Większe ciężary niż koledzy z drużyny. Troszeczkę większe, tak, akurat, bo przeliczane do masy, więc jakby to jest naturalne, natomiast każdy tam solidnie pracuje. Ale to taka specyfika też twojej pozycji atakującego, to ci zawodnicy no, zazwyczaj... Różne są charakterystyki czy sylwetki, są też tacy atakujący, a skuteczni, są też obszerniejsi i ode mnie, także tacy się zdarzają. Każdy chyba tam jakoś indywidualnie musi na tej pozycji czuć, że się nadaje. No od ciebie to chyba tylko Oleg Krikun z Bielska bodajże, tak? Tak, ale gdzieś tam w przeszłości ja mówię, że tam w innych, no, z innych krajów i tak dalej, gdzieś tam no, oglądałem się przeróżnych atakujących i tam ich typów sylwetki, także wiem, że też byli solidniejsi. A tak, Oleg Krikun faktycznie robi wrażenie, której nie spodziewałem się, że gość jest taki... Piłkarz ręczny bardziej. Solidny zawodnik. Takie może proste, banalne pytanie, ale dla ciebie jako rodowitego wrocławianina na pewno ważne. Czym jest dla ciebie Wrocław? Jakie ma znaczenie w twoim życiu? No tak chyba bardzo prozaicznie odpowiem. Miasto rodzinne, w którym no od A do Z się wychowałem, gdzie cała właściwie rodzina jest tutaj z Wrocławia i do dzisiaj wszyscy tu właściwie mieszkają. I podstawówka, i znajomi, wszystkie jakieś tutaj rzeczy, gdzie tam jakiś czas wolny się pojawiał pomiędzy kadry, nie kadry, jakieś tam odstępy pomiędzy jednym sezonem a drugim, no to zawsze się tutaj zjeżdżało. Dom rodzinny mój obecny teraz z rodziną też Wrocław. Miasto rodzinne, no jakoś to bardzo ładne miasto rodzinne, bardzo znaczy oferujące bardzo wiele, nie tylko dla tu mieszkańców, prawda, również dla przyjezdnych turystów, także Wrocław cały czas pracuje nad taką super otwartością. To mi się im zawsze podobało, zawsze ktoś pyta, czym się Wrocław wyróżnia, mówię, bardzo otwarte miasto, bardzo takie no zachęcające do przyjazdu i nikt tutaj chętnie stąd nie wyjeżdża, skądkolwiek jest. I tyle, no, można by się rozwodzić już poszczególne części, zabytki, niezabytki, kościoły, jakieś tam miejsca takiej rozrywki, kultury, no po prostu obszerna oferta. Na pewno znasz wszystko od podszewki tutaj. No właśnie ostatnio nie jestem w tyle, mówię, mam tutaj tyle jakby na głowie spraw, praca, rodzina i że jak już mnie coś ktoś zapyta, czy coś znam w rynku ostatnio, coś się otworzyło, to niestety muszę być szczery, że nie wiem, co się dzieje. Czyli nie odwiedzasz tutaj lokalnie? Ostatnio nie, tu już kiedyś troszkę więcej było na takie rzeczy czasu, teraz to już raczej nie. Tylko środkówka i skupienie. No tak, taki moment w życiu, ale staram się to przepracować uczciwie, a na jakiś odpoczynek i więcej relaksu będzie kiedy indziej. Czy mówisz, że ustabilizowałeś się tutaj tak teraz w Wrocławiu, czy planujesz na przyszły sezon tutaj? Tego nie wiem. To na razie taki sezon sprawdzający, bo też nie wspomniałem, miałem jakby sezon przerwy przez dosyć taką poważną kontuzję, którą się udało jakby bezoperacyjnie zaleczyć. Także to był bardzo duży plus dla lekarza prowadzącego, że wybrał taką formę, to się sprawdziło. Także ten sezon tutaj był taki, nie tyle, że na próbę, bo ja widziałem, że to wszystko jest sprawne, natomiast w tym takim wydaniu w pełnych obciążeniach sezonowych to był znak zapytania, czy to wszystko jakby finalnie wytrzyma, ale tak naprawdę żadnych tutaj konsekwencji, jakby tamtej kontuzji nie odczuwam. Także zdrowotnie mówię, jest ok. A co będzie z przyszłym sezonem, to zobaczymy. No, na razie jeszcze jestem do grania, do poważna końcówka nam się szykuje, trzeba się skupić i dać z siebie wszystko. I jakieś tam rozmyślania, to może troszkę później. Jasne, jak były reprezentant Polski, możesz stwierdzić, że to jest najlepszy czas dla polskiej siatkówki? Już pytam, to jest stricte reprezentacja. Tak, tak, to chciałem powiedzieć. Top polskiej siatkówki kadrowej, troszkę nawet przyćmiewa te jakieś tam wcześniej wspominane takie dokonania z lat jakichś tam 80. Oprócz oczywiście olimpiad, tutaj dopiero chłopaki mają szansę się, będą mieli szansę się wykazać. Natomiast te takie rozgrywki typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, no to naprawdę teraz dominujemy. Czekamy teraz, żeby jeszcze KFC Gwardia zdominowała Chris Paul pierwszą ligę i na awans do Plus Ligi. Wiele firm nas wspiera. KFC właśnie też tutaj się dołożyło swoją taką większą cegiełką i myślę, że też będą mieli z tego tutaj dużo radości, bo myślę, że w tych playoffach postaramy się coś fajnego zagrać. Jasne, jest to wasz sponsor tytularny, ale bywasz często? Nie, to jakby rzadko. Kawka gdzieś tam przyjazdem, prawda, jakiś czasami się zdarzy postój w tej czy innej takiej restauracji typu fast food, bo tak to gdzieś można mniej więcej podsumować, ale jakieś dłuższe posiedzenia to nie, my raczej w inny sposób korzystamy z KFC. Rozumiem. W takim razie życzę powodzenia w playoffach i dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.